Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam z miejsca niezwykłego. Jesteśmy dziś w Rzeszowie, w Białym Ogrodzie przy Kościele Farnym. Spokój, cisza, kwiaty, hortensje. Naszym gościem dzisiaj jest doktor habilitowany Krzysztof Kaczmarski, historyk, autor licznych publikacji i książek. A my dzisiaj będziemy mówić o jednej z nich i o wydarzeniu, które dawno temu rozegrało się tutaj w Rzeszowie, wydarzeniu bardzo drastycznym i takim dość znamiennym, jeżeli idzie o jego wydźwięk propagandowy. Będziemy mówić o tak zwanym pogromie rzeszowskim. Doktor Krzysztof Kaczmarski jest autorem książki, której już niestety dostać nie można, ale być może się to zmieni, i która nosi tytuł Pogrom, którego nie było, Rzeszów 11-12 czerwca 1945 roku, fakty, hipotezy, dokumenty. Mogą Państwo oczywiście szukać tej książki na Allegro i w innych kanałach dystrybucji, do czego serdecznie zachęcam. Natomiast ja dzisiaj tutaj będę rozmawiał, a raczej może inaczej pozwolę się wypowiedzieć doktorowi Kaczmarskiemu na temat tego, czym był pogrom, którego nie było, pogrom rzeszowski. Co to było za wydarzenie? Tak, może zacznę od tego, iż książka ukazała się, jak Pan wspomniał, przed 10 laty. Nie powiem, że mnie zainspirował, bo to było za dużo powiedziane. Aha. Natomiast no, powodem, który sprawił, iż tę książkę w ostateczności napisałem, było ukazanie się książki Jana Tomasza Grossa Strach. Aha. Strach, antysemityzm w Polsce po wojnie. Historia moralnej zapaści. Książka się ukazała w 2008 roku. I jeden z rozdziałów tej swojej książki Gross poświęcił antyżydowskim ekscesom, zajściom w Rzeszowie. Ten rozdział zatytułował Pogrom, którego nie było, ale, to jest najzabawniejsze, w tym rozdziale oczywiście pisze, iż pogrom był. Pogrom był, oczywiście. Wstępny taki tytuł. Oczywiście, tak. Ja sobie pozwolę zacytować pierwsze zdanie tego podrozdziału poświęconego pogromowi w Rzeszowie. Pogrom ten jest wymieniany obok pogromów w Krakowie i w Kielcach jako jedno ze znaczących wydarzeń w historii Żydów polskich tuż po wojnie. W odróżnieniu jednak od pogromów krakowskiego, kielckiego, nie ma on jeszcze swojej literatury. Czyli pan Gross stwierdził, że no, to było jedno ze znaczących, czyli ważnych wydarzeń w dziejach Żydów w Polsce po wojnie. I stawia te wydarzenia rzeszowskie obok kieleckich i krakowskich, ale stwierdza, że w odróżnieniu od pogromów w Krakowie czy w Kielcach, ten pogrom rzeszowski nie ma jeszcze swojej literatury. No to jest trochę zastanawia logikę, jaką się tutaj pan Gross posłużył, no bo skoro jakieś wydarzenie historyczne nie ma jeszcze swojej literatury, czyli nie zostało jeszcze zbadane przez historyków, to na jakiej podstawie pan Gross stwierdził, że było to wydarzenie znaczące? Czy przypadkiem nie zastosował tutaj takiej, bo to często stosowanej przez różnych historyków zasady, że a priori stawia się tezę, że jakieś wydarzenie, prawda, było ważne, wielkie, znaczące, po czym wbrew faktom próbuje się ex post podawać jakieś uzasadnienia, wątpliwe dowody, manipuluje się tymi faktami, aby faktycznie pokazać, że było to znaczenie wielkie, wybitne, znaczące. Na moment przerwę. Dla pana Grossa literatura historyczna to jest coś, co my nazywamy oprawą propagandową. Tak, dokładnie tak. On jest zresztą z wykształcenia socjologiem i metodologia, jaką się posługuje, no, wzbudza od lat zastrzeżenia profesjonalnych historyków. No i ten rozdziałik książki Grossa z
spowodował, że no, postanowiłem się tym wypadkom w Rzeszowie przyjrzeć. No i książka powstała. To jest książka i zbiór najważniejszych zachowanych dokumentów, na podstawie której tę książkę napisałem. I starałem się w tej książce prześledzić przebieg wydarzeń, które rozegrały się w Rzeszowie w dniach 11-12 czerwca 1945 roku. Dobrze, co się stało? Tak, co się stało? To jest dobre pytanie. 7 czerwca 1945 roku zaginęła w Rzeszowie 9-letnia dziewczynka, Bronisława Mendo. Ona szła do nauczycielki na korepetycję. I zniknęła. Tak jest. I zniknęła. Po czym 4 dni później, wieczorem 11 czerwca 1945 roku, w piwnicy przy ulicy dzisiejszej Okrzei, wtedy Tannenbauma 12, młody chłopak, który mieszkał w tej samej kamienicy, Kazimierz Woźniak, schodząc po węgiel, odkrył koszyk wiklinowy z książkami, z zeszytami, przybrami szkolnymi. I tam było nazwisko pisane Bronisława Mendo. Tak się składało, że Bronia Mendo nie chodziła również do jego matki na korepetycję, bo do tej nauczycielki, do której szła, to była Tygla Aksami, ona mieszkała właśnie w tej kamienicy, czyli Tannenbauma 12. Została zawiadomiona milicja. No i wieczorem te przybyło 8 dokładnie milicjantów z komendy powiatowej MO w Rzeszowie i komisariatu milicji. Dowodził tym milicjantami podporucznikiem Brzeszek. Przybył też ojciec Broni Mendon, Stanisław Mendon. No i gdy milicjanci zeszli do piwnicy, tam zaraz kawałek dalej, znaleziono straszliwie zmasakrowane zwłoki Broni. Przepraszam, że będę o tym mówił, ale no, widok był makabryczny. To pewien mechanizm odsłania. Dziewczynka miała zdartą skórę z twarzy, powycinane mięśnie i żyły nóg i rąk. Zrozpaczony ojciec rozpoznał zwłoki swojej córki. Poruszyń Grzeszek zawiadomił Komendę Wojewódzką Policji, Milicji Obywatelskiej. Przybyła tutaj na miejsce kompania operacyjna Komendy Wojewódzkiej MO. Dlaczego ta kamienica, dlaczego... Co to za kamienica? Właśnie, dlaczego to jest ważne i dlaczego akurat w tej kamienicy? Na drugim piętrze kamienicy przy ulicy Tannenbauma 12 znajdowało się kilka mieszkań, w których mieszkali Żydzi. Tutaj może taka dygresja. Przed wojną społeczność żydowska w Rzeszowie była dość liczna. 14-15 tysięcy Żydów mieszkało w Rzeszowie, co stanowiło około 35% mieszkańców Rzeszowa. Tak, Holokaust przeżyło, jak się szacuje, 700-800 Żydów. I już od sierpnia 1944 roku Żydzi, którzy
ocaleli, którzy wrócili do Rzeszowa, zaczęli odbudowywać swoje instytucje religijne. Jesienią 1944 roku powstała wznowiona działalność Izraelska Gmina Wyznaniowa, której przewodniczącym został Abraham Talera i jego zastępcą Mojżesz Rajch. W końcu roku 1944 wznowił działalność również Izraelski Urząd Metrykalny, na czele którego, którym kierował Michał Schneweis. Oprócz tego należy powiedzieć jeszcze jedną taką rzecz. Rzeszów wtedy był jednym z centrów tzw. brichy. O tym hebrajskim słowem zwykło się określać nielegalną migrację Żydów. Na drodze do emigracji do Palestyny. Do Palestyny, tak, obok Rzeszów, obok Tarnowa czy Krakowa, to takim centrum tejże brichy. Także tutaj przybywało wielu Żydów, no, którzy właśnie traktowali Rzeszów jako miejsce etapowe. Tutaj się zatrzymywali z myślą o podróży dalej na zachód, a później, prawda, różnymi drogami do Palestyny. I właśnie te dwa mieszkania na drugim piętrze kamienicy przy ulicy Tenenbauma pełniły rolę czegoś w rodzaju takiego hotelu. Tam ci Żydzi mieszkali, nie meldowali się, po jakimś czasie, prawda, wyjeżdżali dalej. Jedno z tych mieszkań należało do rabina Leibatorna. On był rabinem w tej gminie, która wznowiła działalność jesienią 1944 roku. Od początku 1945 był rabinem polowym. Rabinem polowym w wojsku Berlinga. No i jak zwłoki broni zostały znalezione, to ci milicjanci zatrzymali najpierw 14 Żydów mieszkających w tych dwóch mieszkaniach na drugim piętrze. Nazwiska kilku znamy, do nas Landensman, Da Moses, rzezak rytualny, czy kupiec Shoya Geminder. Oni zostali odprowadzeni do budynku Komendy Kwiatowej Policji Polskiej w Rzeszowie w klasie Mościła 13 maja. Kilka godzin później tutaj przybyły dodatkowe siły milicyjne. Ja szacuję w oparciu o szczątkowe materiały policji żydowskiej, milicyjnej, lubeckiej, że w sumie w tej akcji mogą uczestniczyć 120 milicjantów Komendy Powiatowej MO w Rzeszowie, Komisariatu MO w Rzeszowie. To jest ta kompania operacyjna. Po co aż tyle? Właśnie, kompania operacyjna MO w Rzeszowie. Postunek milicji na dworcu kolejowym i być może kilkunastu sokistów. Po co aż tyle? Właśnie, jako że podjęto decyzję, aby aresztować, zatrzymać wszystkich Żydów mieszkających na ulicy Tenenbaum i sąsiedniej ulicy Sobieskiego oraz, jak to określono, Żydów przebywających czy koczujących na oblicach dworca kolejowego, którzy właśnie czekali na pociąg, żeby udać się na zachód, żeby trzeba wyjechać. Też zatrzymywano Żydów rano 12 czerwca na rynku. Ilu tych Żydów zatrzymano w sumie?
tego też dokładnie nie wiemy. Źródła, relacje żydowskie mówią o tym, wszyscy bądź prawie wszyscy Żydzi rzeszowscy. Maksymalnie wydaje się było to 100-110 Żydów i w kilku grupach. Milicjanci poprowadzili do tego budynku komendy powiatowej na ulicy Krzyżowego Maja, gdzie już wcześniej tych 14 siedziało. Przy czasie tego przemarszu tych Żydów, bo tam się tłum ludzi, rozeszła się ta informacja, prawda, że została zamordowana polska dziewczynka i ten tłum wznosił okrzyki antyżydowskie, obelżywe. Doszło do jakichś tam przepychanek. Ci Żydzi byli, jak szli, prowadzeni przez milicjantów w kordonie milicyjnym na komendę powiatową, byli bici, znieważani. Według późniejszego sprawozdania Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego, no bo od lutego 1945 roku w miejsce żydowskich gmin wyznaniowych utworzono Żydowskie Zrzeszenie Religijne. No i na podstawie sprawozdania tego Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego miano tłum, czy mieszkańcy Rzeszowa mieli splądować ponad 20 domów, mieszkań żydowskich. Dojść miało do rabunku mienia, straty szacowano na około 500 000 złotych plus 50 000 w gotówce. Takie są dane podane przez to Żydowskie Zrzeszenie Religijne w Rzeszowie. Potwierdzenia tych danych w dokumentach milicyjnych nie znaleziono. Właśnie. To jest w ogóle dziwna sprawa, no bo dokładnie nie wiemy, bo się nie zachowały akta poza jednostronicowym. Przepraszam na chwilę. Proszę Państwa, w związku z awarią dźwięku musimy pewne informacje powtórzyć, ale mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie dobrze i uda nam się naszą tutaj rozmowę dokończyć bez żadnych przygód. Zacznijmy od tego momentu, kiedy milicja w sposób demonstracyjny, bo to chyba ma charakter demonstracji, publiczne oprowadzanie aresztantów i ludzi niewinnych tak naprawdę, nawet chyba niepodejrzanych po mieście. Tak. To jest paręset metrów od ówczesnej ulicy Tannenbauma, czy dzisiejszej Okrzei, na ulicę 3 Maja. No jak wspomniałem, w czasie tego eskortowania Żydów na komendę powiatową milicji ci Żydzi byli leżeni, obrażani, bici przez milicjantów, to trzeba podkreślić, nawet w szczątkowych materiałach Zarządu Politycznego Wojska Polskiego na przykład są informacje, że milicjanci niekiedy nawet inspirowali tłum, tak. Na tłum, który zgromadził się w międzyczasie, prawda, na ulicy Tannenbauma, doszło do demolowań mieszkań żydowskich i według tych obliczeń Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego w Rzeszowie miano splądrować, zniszczyć 22 mieszkania żydowskie. W sumie u ciebie miało 50 kilka rodzin żydowskich w wyniku tych rabunków. Straty oszacowano na około 500 000 złotych w sprzęcie i na 50 000 w gotówce. Ale potwierdzenia w dokumentach milicyjnych nie ma. I może przejdę do śledztwa, bo to jest najciekawsza rzecz. Aha, jeszcze jedna rzecz istotna. Wczesnych godzinach popołudniowych na komendę powiatową policji przybyli oficerowie NKWD, kilku oficerów NKWD
i zażądało w takim trybie ultimatywnym zwolnienia zatrzymanych Żydów. Z tą księgą dziś zrugali dość ostro w słowach milicjantów. No i ci Żydzi, którzy mieszkali w Rzeszowie, wrócili do swoich mieszkań. Część tzw. obozowiczów, czyli tych, którzy przybywali tak, na dworcu, od razu wyjechała na zachód, a część NKWD-ści poprowadzili do swoich koszar. Najprawdopodobniej te koszary NKWD to były wojska pograniczne NKWD. Mieściły się w budynku ówczesnej bursy gimnazjalnej i po przenocowaniu 13 czerwca rankiem pod eskortą Sowietów ci Żydzi również Rzeszów opuścili. Także w zasadzie w Rzeszowie pozostała garstka Żydów. Ilu ich było wtedy w Rzeszowie? Dokładnie nie wiemy. Według danych starostwa powiatowego z marca 1945 roku w Rzeszowie mieszkało 400-parunastu Żydów. Ostatnie dane są z maja, czyli no, miesiąc, niespełna miesiąc przed tymi zajściami. Ta liczba zmalała o 100 do 300-parunastu Żydów. Nie wiemy, ilu ich było na początku czerwca 1945 roku. W każdym razie po tych wydarzeniach w Rzeszowie powstała garstka, zaledwie garstka Żydów. Czy możemy powiedzieć tak, a propos tych wypadków, taką formułę ukuć, że przyjechali oficerowie NKWD, dobry radziecki NKWD-sta wystąpił i zastąpił w obronie Żydów złego polskiego milicjanta, prawda? Taka metoda. Na pewno tak. Coś w tym, coś na pewno było. Poza tym tutaj też się jeszcze ujawnił pewien antagonizm między Urzędem Bezpieczeństwa a MO, o czym jeszcze wspomnę, ale jeszcze zanim, bo najciekawsze śledztwo, no. Zanim do tego śledztwa dojdę, jeszcze dwa fakty. 12 czerwca przeprowadzono sekcję zwłok broni. Okazało się, że dziewczynka przed tym brutalnym morderstwem została jeszcze zgwałcona. Nazajutrz odbył się pogrzeb, ale proszę sobie wyobrazić, na żądanie bezpieki w godzinach wczesnorannych. Aha. Tylko rodzina, rodzice broni w tym pogrzebie uczestniczyli, podwieźli na cmentarz na pobitnie samochodami ubeckimi. Chodziło o to, aby ten pogrzeb nie odbył się w normalnych godzinach, prawda, żeby się nie zgromadziły. Żeby nie było demonstracji. Tak, dokładnie tak. I może przejdę do śledztwa, no bo śledztwo jest ciekawe. Znaczy, bardzo niewiele materiałów się odnośnie tych wydarzeń zachowało. Mamy kilka dokumentów żydowskich. To jest sprawozdania dwóch Żydów, którzy z Rzeszowa przybyli później do Krakowa i tam złożyli relacje. Wspomnianego już przeze mnie Jonasa Landesmana, o którym będę jeszcze mówił szerzej za chwileczkę, i Mojżesza Kaplana. Ponadto jest sprawozdanie tego żydowskiego Zrzeszenia Religijnego w Rzeszowie oraz Komisji Historycznej przy Komitecie Żydowskim w Krakowie, gdzie Żydzi, którzy przybyli po zajściach z Rzeszowa, złożyli relacje. Czyli to jest te kilka dokumentów żydowskich. Poza tym jest ten jeden krótki raport milicyjny. Z tej rewizji
przesłuchań zaraz po znalezieniu zwłok broni i tyle. W żadnych sprawozdaniach, czy to komendy powiatowej, czy to komendy wojewódzkiej MO, o zajściach w Rzeszowie, nie ma nic. Nie zachowały się inne dokumenty śledztwa milicyjnego. Praktycznie poza jedną krótką notatką nie ma w ogóle wzmianki o zajściach w Rzeszowie w dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa, czy to PUBP-u rzeszowskiego, czy to WUBP w Rzeszowie. Proszę sobie wyobrazić, że w dniu, kiedy te się wydarzenia 12 czerwca rozgrywały, obradowało prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Nie ma wzmianki w zachowanych protokołach posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, w kolejnych protokołach prezydium, ani w protokołach posiedzeń plenarnych Wojewódzkiej Rady Narodowej. Nie wiemy więc, czy bezpieka prowadziła własne śledztwo. Wiadomo na pewno, że przynajmniej dwóch funkcjonariuszy WUBP, jeden z sekcji śledczej, a drugi z sekcji obserwacyjnej, było na miejscu, gdzie znaleziono zwłoki dziewczynki, czyli w kamienicy przy ulicy Tenenbauma 12, wieczorem 11 czerwca. Ale czy rzeszowska bezpieka jakieś śledztwo prowadziła, tego na pewno nie wiemy. Nie wiemy. Sprawą od razu zainteresowała się Warszawa. To znaczy, ona została jeszcze 12 czerwca nagłośniona. To znaczy, ukazało się nadzwyczajne wydanie dziennika rzeszowskiego, czyli takiej lokalnego dziennika, gdzie podano informację, że oto pohitlerowskie, jak to określono, pachołki próbowały dokonać antyżydowskiej prowokacji. Była informacja, że odnaleziono zwłoki polskiej dziewczynki, że zabójstwo na pewno ma charakter mordu seksualnego, że podrzucono zwłoki w kamienicy zamieszkanej przez Żydów, aby sprowokować zajścia antyżydowskie, czyli polska reakcja pohitlerowska, jak to określono, prawda? Elementy pachołki miały za tym stać w celu wywołania zajść antyżydowskich. Oprawa propagandowa. Tak, propagandowa. Praktycznie taki sam komunikat ukazał się w dniu następnym, 13 czerwca, ale 14 czerwca już tylko lapidarny komunikat, że śledztwo jest prowadzone i że będziemy informować więcej, jak prokuratura zajmie oficjalne stanowisko. I tyle. W dzienniku rzeszowskim nie ma już wzmianki o zajściach w Rzeszowie. Czyli ktoś uznał, że... Zapadła decyzja. Zapadła decyzja, dokładnie tak. Dokładnie tak. Tutaj wartałoby jeszcze może słów parę powiedzieć o kilku osobach, które w tych wydarzeniach odegrały istotną rolę. Komendantem wojewódzkim milicji obywatelskiej w Rzeszowie był wówczas Franciszek Księżarczyk, przedwojenny KPP-owiec, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, walczył w tej brygadzie międzynarodowej Mijan Dąbrowskiego Jarosława. Później był w Gielu, AL-u, był dowódcą takiej brygady AL Ziemi Krakowskiej, która w czasie walk na przyczółku sandomiecko-baranowskim przeszła front i tutaj dotarła na Rzeszowszczyznę i w oparciu o żołnierzy tej brygady AL Ziemi Krakowskiej formowano struktury milicji, w jakiejś części również bezpieki rzeszowskiej. Człowiek z wewnętrznego kręgu wtajemniczony. Tak, ale byli bardziej wtajemniczeni. Jego zastępcą był major Roman Orłowski. W zasadzie on się nazywał Heuser Grosser. Był to też przedwojenny KPP-owiec, też uczestnik wojny domowej w Hiszpanii.
ale był oficerem politycznym w brygadzie Dąbrowskiego. Później internowany we Francji, pozbawiony obywatelstwa polskiego. W 1941 roku przedostał się do Związku Sowieckiego. Służył w Armii Czerwonej, skąd został skierowany do Armii Berlinga. I z Armii Berlinga trafił do milicji i został zastępcą księżarczyka. Zachowanych dokumentów prowincji Akosko-Winowskiej wynika jednoznacznie, iż nie lubił, czy wręcz nienawidził Polaków. To już najbardziej wewnętrzny krąg wtajemniczeń chyba. Tak. Ciekawą postacią był również szef, ówczesny szef bezpieki rzeszowskiej, Longin Kołasz. Sowiet, typowy Sowiet, pochodził z takiej mieszanej polsko-czeskiej rodziny spod Białej Cerkwi. Żołnierz Armii Czerwonej oczywiście, później skierowany do Armii Berlinga, a następnie znalazł się Longin Kołasz w takiej wyselekcjonowanej z Armii Berlinga grupie około 200 zaufanych żołnierzy, którzy przeszli specjalny kurs NKWD w szkole w Kujbyszewie, czyli był Kujbyszewiakiem, czyli to jest niejako taka elita bezpieki, tak. I w połowie sierpnia 1944 roku Longin Koła znalazł się w grupie 24 Kujbyszewiaków, która została skierowana na Rzeszowszczyznę, by tworzyć tutaj kadry bezpieki. No także należał do tej elity bezpieczniackiej. Był najpierw zastępcą szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a później szefem WBP. I tutaj od razu należy sprostować informację, która z tymi zajściami w Rzeszowie antyżydowskimi wiąże niejakiego Władysława Sobczyńskiego Wel Spychaja, późniejszego szefa WBP w Kielcach, który odegrał istotną rolę w czasie zajść w Kielcach w lipcu 1946 roku. Otóż faktycznie Spychaj, czyli Sobczyński, takiego nazwiska używał, był szefem WBP w Rzeszowie, zanim przeszedł do Kielc, ale stanowisko w Rzeszowie objął 4 lipca 1945 roku. Po wszystkim. Czyli tak, po kilkanaście dni, prawda, później, po tych zajściach. Sprawa została nagłośniona przez dziennik rzeszowski. Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Rzeszowie polecił, aby tę wykładnię, jaką podał dziennik, od razu puścić w obieg, czyli Powiatowe Urzędy Informacji i Propagandy tę informację w tym brzmieniu, prawda, jaką podał dziennik rzeszowski, również podawały i upowszechniały. Oczywiście, jak wspomniałem, później to zostało, parę dni później zostało to przerwane, także o sprawie zrobiło się głośno. Oczywiście informacje bardzo szybko dotarły do Warszawy. Wiemy, interesowało się zarówno Centrala Bezpieki, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, jak i Ministerstwo Sprawiedliwości. Nawet ówczesny premier komunistycznego rządu tymczasowego Edward Słupka-Morawski powołał na prośbę, na wniosek Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego w Rzeszowie taką komisję międzyministerialną, która się miała zajmować zbadaniem sprawy zajść w Rzeszowie. I ona nawet przybyła do Rzeszowa, niestety. Kto wchodził w skład tej komisji, jak wyglądała jej praca, żadnej informacji. Prawdopodobnie w ogóle jej nie było.
była, bo są informacje, że przyjechali... Ale w sprawie zajść, a nie w sprawie morderstwa. Tak, w sprawie zajść, tak. No właśnie. Generalnie w sprawie zajść, tak. Z sierpnia 1945 roku pochodzi ci taka ciekawa notatka, raport ówczesnego kierownika biura prawnego MBP, a później zastępcy dyrektora gabinetu ministra Radkiewicza, Zygmunta Braudę. To też przedwojenny KPP-owiec powiedzenia żydowskiego. I ta notatka jest o tyle ciekawa, że po pierwsze, Braudę tutaj dość mocno, to jest sierpień 45, krytykuje śledztwo, jakie prowadziła milicja i prowadziła już prokuratora. Zarzuca milicji obywatelskiej tendencyjność, że od razu, jak znaleziono zwłoki dziewczynki w kamienicy zamieszkania przy Żydów, no to milicjanci od razu, prawda, sprawców zabójstwa widzieli w tychże Żydach. Braudę twierdził, że wcale tak nie musiało być, że te rany na ciele. Ciele dziewczynki, one ewidentnie, to były rany cięte, ewidentnie. Ci dwaj Żydzi, którzy złożyli relacje w Krakowie, Kaplan i Landesman, użyli określenia, że żyły były wyjęte, czy mięśnie były wyjęte. Braudę w tej swojej notatce twierdzi, że w piwnicy były szczury, prawda, i to szczury, tak te zwłoki pogryzły. Co istotne, kilka lat później, bo ten Braudę na początku lat 50. został zwolniony z bezpieki, w opinii przełożonych miał nie najlepsze oceny, to znaczy zarzucano mu sympatie sionistyczne, że w swojej polityce personalnej kierował się względami narodowościowymi. Mm-hmm. No, czyli też dość symptomatyczne. I co ciekawe, zanim przejdę do właściwego śledztwa, to w tej notatce Braudego i też od tej komisji międzyministerialnej wyszły informacje obwiniające o rozdmuchanie sprawy, rozdmuchanie tych nastrojów antyżydowskich w Rzeszowie lokalnych działaczy Stronnictwa Demokratycznego. No właśnie, to jest zaskakujące. Ja o tym przeczytałem, że nagle próbuje się odwrócić uwagę od wszystkiego i kieruje się ona działaczy Stronnictwa Demokratycznego. Tak. Stronnictwo Demokratyczne, tak. To dziwny bardzo twór. Ten koalicjant PPR-u, ale SD miało w Rzeszowie dość mocne struktury. Ówczesnym prezydentem Rzeszowa był członek SD, Franciszek Ślusarczyk, również jego zastępca, Tytus Zwoliński, był członkiem SD. Wielu urzędników Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego to byli SD-cy. Stąd też być może, bo też takie informacje wychodziły, obwinianie działaczy SD o rozniecanie nastrojów antyżydowskich od urzędnego wojewody rzeszowskiego komunisty PPR-owca Tkaczowa, Stanisława Tkaczowa. Także być może tutaj przy okazji komuniści chcieli zdyskredytować mocne SD, prawda, w Rzeszowie wtedy, prawda, i... No a też może taki aspekt propagandowy, że skoro nie ma endecji, a trzeba mieć jakiegoś czarnego luda, na którego można wszystko zwalić, no to niech będzie to SD. Niech będzie to SD, tak jest. Tym bardziej, że tam nawet używano określeń, że w tym SD przychowało się całe mnóstwo starych, w cudzysłowie, endeków. No tak, pan był starym działaczem endeckim. Tak. Dokładnie taka fraza się pojawia czasem. To jest też symptomatyczne. Mówiłem, że nie ma informacji praktycznie żadnych w materiałach UB, Wojewódzkiej Rady Narodowej, ale praktycznie również nie ma wzmianki w materiałach partyjnych. Jest tylko
I to jest też bardzo ciekawe. Wzmianka o tych zajściach w Rzeszowie znajduje się w zasadzie również tylko w jednym dokumencie prewencji peperowskiej. Otóż w sprawozdaniu ówczesnej sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PPR w Rzeszowie do KC PPR w Warszawie, Stefani Romaniuk, to była też komunistka pochodzenia żydowskiego, znalazło się takie oto zdanie, warto je odczytać. Reakcja dla zmącenia nastrojów i pokrzyżowania naszych planów usiłowała urządzić w Rzeszowie małą prowokację. Zwracam uwagę na słowo małą. Podrzuciła zwłoki zamordowanej dziewczynki do piwnicy domu żydowskiego. Pierwszego dnia po znalezieniu zwłok doszło do małych, znowu podkreślam słowo małe, wystąpień antyżydowskich. Pobito kilkunastu Żydów, usiłowano splądrować mieszkania żydowskie. Milicja nie stanęła na wysokości swego zadania, ale jednak opamiętanie się nastąpiło i nazajutrz już był spokój w mieście. Czyli tutaj Stefania Romaniuk w tym sprawozdaniu za pierwsze pół miesiąca czerwca 1945 roku dla Wiesława, czyli dla Gomułki, pisze o małej prowokacji i małych wystąpieniach antyżydowskich. Czyli ona tutaj niejako powtarza tą tezę z dziennika żydowskiego, prawda, o prowokacji tych pohitlerowskich pachołków czy elementów, ale wystąpienia same antyżydowskie w Rzeszowie pani Stefaniuk określa mianem małych. No trzeba wygasić ten tumult jakoś. Tak. No i teraz może już krótko o samym śledztwie. No, nie wiemy dokładnie, jak wyglądało śledztwo prowadzone przez Milicję Obywatelską. Krótki raport i protokoły przesłuchania 8 świadków przesłano do prokuratury. Z ramienia prokuratury okręgowej śledztwo prowadził prokurator Bronisław Gnatowski i dzięki jego determinacji to śledztwo, które trwało kilka miesięcy, jakkolwiek nie doprowadziło do wykrycia sprawców mordu Broni Mendoń, bo zabójca, ten mord i zabójca, sprawca tego mordu, to jest klucz no tak. do tych zajść, które nastąpiły później. To hipotezy, jakie, konkluzje, jakie w swoim wniosku, sprawozdaniu zawarł, są bardzo ciekawe i interesujące. Przede wszystkim, no i niezależnie od tego śledztwo powinien prowadzić sędzia śledczy Sądu Okręgowego. Proszę sobie wyobrazić, że przez kilka tygodni w Sądzie Okręgowym zapanowała epidemia urlopowa. Wszyscy uciekli. Żaden sędzia śledczy nie chciał podjąć się prowadzenia śledztwa w sprawie zabójstwa Broni Mendoń, mimo monitów, prawda, prokuratora Gnatowskiego. Zabezpieczone na miejscu zbrodni dowody. O tym jeszcze nie powiedziałem. No bo w piwnicy, jak mówiłem, znaleziono ten koszyk, koszyk z książkami, zeszytami, przybrami szkolnymi, a w mieszkaniu, jednym z tych mieszkań, a konkretnie było to mieszkanie wspomnianego przeze mnie rabina Leiba, czy Leona Torna, gdzie mieszkała część tych 14 Żydów aresztowanych za pierwszym razem, wieczorem 11 czerwca, między innymi tam mieszkał Jonas Landesman, znaleziono między innymi nóż, taki rzezacki, kilka nadpalonych tkanin, na których były ślady krwi, kartka na jednym z łóżek, kartka z zeszytu Broni Mendoń, tak.
jakaś zakrwiona koszula, jakieś zakrwione kalesony, skrzepy krwi na ścianach i tak dalej. I te ślady krwi, czyli te tkaniny, prawda, te ściągnięte ze ściany skrzepy, na polecenie prokuratora Gnatowskiego wysłano do Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i ekspertyza wykazała, że wbrew temu, co twierdził Jonas Landesman, no bo 14 czerwca na wniosek prokuratury Landesman został ponownie zatrzymany. Co się okazało, był on jedynym z tych Żydów, którzy mieszkali na tym drugim piętrze kamienicy przy ulicy Tannenbauma, który pozostał w Rzeszowie. Na wniosek prokuratora zastosowano wobec niego areszt tymczasowy i osadzono go w więzieniu na zamku w Rzeszowie. On był przesłuchiwany, oczywiście do niczego się nie przyznawał. Twierdził, że ta krew to jest pochodzenia zwierzęcego, no bo jeden z tych jego współlokatorów był rzezakiem. Okazało się w wyniku tej ekspertyzy przeprowadzonej w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, że była to krew ludzka grupy A. No ale nie miano materiału porównawczego, żeby zbadać, czyja dokładnie krew. Tak jest. Natomiast na kalesonach ta krew była albo grupy A i B, albo grupy AB. Gnatowski wspomniał się, że jednak to była na podstawie, że jednak to była chyba grupa krwi AB. W każdym razie Landesman się nie przyznawał do zabójstwa. Nie było niezbitych dowodów, kto zabił Bronię, a więc we wrześniu 1945 roku prokurator Gnatowski wystąpił z wnioskiem o umorzenie śledztwa z powodu niewykrycia sprawcy, ale w konkluzji stwierdził, że zgromadzony materiał dowodowy jakkolwiek nie doprowadził do wykrycia sprawcy zabójstwa tej dziewczynki, to nie ulega wątpliwości, że dziewczynka została zamordowana w miejscu, gdzie znaleziono jej zwłoki, czyli Gnatowski odrzuca tą tezę, którą próbował lansować Dziennik Rzeszowski, że ktoś te zwłoki, prawda, podrzucił tam, do tej piwnicy, i że sprawcą zabójstwa najprawdopodobniej był, czy mógł być, któryś z żydowskich mieszkańców kamienicy przy ulicy Tannenbauma 12. Może się już będziemy zbliżać do konkluzji, bo już strasznie gorąco jest. Ja w tej swojej książce taką hipotezę postawiłem, iż początkowo w oparciu o te materiały źródłowe, do których udało mi się dotrzeć, wydaje mi się, że dotarłem do wszystkich. Otóż, że początkowo władze bezpieczeństwa, czyli UB, w ścisłym porozumieniu, a nawet może nawet pod dyktando czy na polecenie NKWD, próbowały wykorzystać zabójstwo Broni Mendoń do prowokacji i chciały oskarżyć o ten ohydny mord polską reakcję, podziemie niepodległościowe. Tak jest. Temu służyć miały zapewne te informacje, o których mówiłem, prawda, w dzienniku polskim o prowokacji pohitlerowskich elementów, jak to je określono. Gdy jednak okazało się, że no, wzburzenie mieszkańców Rzeszowa jest olbrzymie, że nikt w tę wersję oficjalną nie wierzy, bezpieka i NKWD postanowiły sprawę uciszyć i maksymalnie wyciszyć. Zgasić, tak jest.
To jest pierwsza połowa czerwca 1945 roku. Za kilkanaście dni miały się w Moskwie rozpocząć rozmowy w sprawie utworzenia tak zwanego rządu jedności narodowej. Tak jest. Dla komunistycznego rządu tymczasowego niekorzystne byłoby, gdyby w Rzeszowie doszło do jakiegoś dużych rozruchów antyżydowskich, bo to by skompromitowało komunistów w oczach Brytyjczyków, Amerykanów. Co innego, gdyby udało się pokazać, że oto reakcja planowała pogrom, rozruch antyżydowski, ale myśmy, komuniści, temu zapobiegli. Tak jest. A sprawców przykładnie ukarano. No ale no, z tych planów nic nie wyszło. I ciekawy jest też epilog tych zajść w Rzeszowie z czerwca 1945 roku. Otóż proszę sobie wyobrazić, że ktoś w centralnym MSW w Warszawie przypomniał sobie o sprawie rzeszowskiej późną wiosną 1968 roku. No kontekst jest wiadomy, prawda? I zażądano od ówczesnego szefa SB, pułkownika Maszary, przesłania akt dotyczących sprawy zabójstwa Bronisława Mendoń do Warszawy. Co się okazało? Tylko zachowały się podręczne akta prokuratorskie, czyli akta podręczne, które wytworzył, prowadzący śledztwo z ramienia prokuratury, prokurator Gnatowski. Główne akta śledcze przepadły, nie było ich. Skądinąd wiadomo, że powinny one, zgodnie z pragmatyką archiwalną, być przechowywane przez 25 lat, do końca roku 70. Były jeszcze składnicy akt w sądzie w roku 60. No i właśnie, one przepadły. Przepadły, ktoś je wypożyczył, nie wiadomo kto, nie zostawił żadnego zaświadczenia, że te akta wziął, po czym nie zwrócił. One przepadły między rokiem 68 a 68. I paradoksalnie, gdyby nie to, że MSW zażądało w roku 68 tych akt, a wtedy były tylko te akta podręczne, czyli te szczątkowe, bardzo drobne. I gdyby nie to, że one zostały wysłane do Warszawy i zwrócone w roku 69 albo 70, bo jeszcze w 69 ich nie było w Rzeszowie, jeszcze były w Warszawie, to wtedy one nie wróciły do sądu, bo tam by zgodnie z tą pragmatyką, o której mówiłem, zostały przyjęte na makulaturę końcem 70 bądź 71 roku, tylko wróciły do archiwum Wydziału C. W Wojewódzkim Urzędzie, w Komendzie Wojewódzkiej MO w Warszawie. No i dzięki temu się zachowały do dzisiaj. To są Tomasz Gross mógł dzięki temu napisać... Tak. I on z tych akt faktycznie korzystał, z tych akt podręcznych. Rozdział swojej książki. Tak, ale no... analiza źródeł, fakty, do jakich dochodzi hipotezy, zresztą mówiłem o tym na początku, no, to pozostaje wiele, wiele do życzenia, te błędy metodologiczne. Po prostu sobie nie potrafił z tym... Znaczy on chyba nawet nie zamierzał stosować jakiejkolwiek sensownej metodologii, tak. Pisał pod góry przyjętą tezę. Tak. I utrzymał się jakby w duchu tej całej sprawy, no bo to od początku zalatuje
prowokacją. Mnie najbardziej w tej historii uderzyło to, że milicja pod eskortą prowadzi zatrzymanych, tak, przez całe miasto, pozwalając na to i zachęcając tłum, tak, do tego, żeby się naigrywał. Jak milicja kogoś aresztowała, taką mam wizję, być może to nie jest prawda, to go wiozła w osłoniętej budzie, a następnie w tajemnicy przed wzrokiem postronnych wrzucała do ciemnej piwnicy, a nie ciągała takiego człowieka po mieście. A tutaj kilkaset osób, w większości niewinnych. Natomiast pan Landesmann, który został aresztowany w tej sprawie, został wypuszczony. Tak, został wypuszczony. Bo nie przyznał się do winy. Bo nie przyznał się do winy i mimo, że miał się meldować na komendzie MO, no to natychmiast z Rzeszowa wyjechał, udał się do Krakowa, po czym w Krakowie złożył to zeznanie w tej komisji historycznej przy Komitecie Żydowskim w Krakowie, po czym zniknął. Mocny człowiek. Tak, ja jeszcze nie powiedziałem, bo tutaj bo mówiłem o tych dziwnych powiązaniach, prawda? Nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy. To jest ciekawa też postać. Mojżesz Reich, ten wiceprzewodniczący żydowskiej gminy wyznaniowej, a później przewodniczący od lutego 1945 roku Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego. Otóż według dokumentów akowsko-winowskich, konkretnie takiej struktury wywiadowczej o nazwie Brygady Wywiadowcze, Mojżesz Reich po wejściu Sowietów wypłynął jako doradca w UBP. Wcześniej miał być policjantem żydowskim, a od września, to z kolei są szczątkowe dokumenty ubeckie, miał być funkcjonariuszem, sprawcę, bo to jest też ciekawe, tutaj nie chcę przekłamać, ale otóż według jednego z rozkazów personalnych w UBP w Rzeszowie, podpisanego przez kierownika tego wydziału, Mojżesz Reich był wymieniany jako jeden z siedmiu funkcjonariuszy UB, cytuję, pozostawionych do dyspozycji przy aparacie, to jest do dyspozycji szefa w UBP w Rzeszowie, dla pracy w powiatach. Ale co ciekawe, w dokumencie tym nazwisko Reicha jest przekreślone ołówkiem. Być może więc praca Mojżesza Reicha, czy Reicha w UB polegała na tej roli wzmiankowanej przez Akowski wywiad, to znaczy, że był doradcą prawnym, bo on jest z wykształcenia adwokatem w UBP w Rzeszowie. Doradzał, jak ukrywać dowody po prostu. Taka może była jego funkcja. Drugi mocny człowiek. Tak. To co, przechodzimy tak do podsumowania. Ja może krótko podsumuję to, o czym tutaj mówiliśmy, proszę Państwa, bo sprawa wygląda tak. Mamy zabójstwo małej dziewczynki, a śledztwo toczy się w kierunku, czy były zajścia antyżydowskie, czy nie. Zostaje zatrzymany jeden podejrzany, który uparcie odmawia zeznań i zostaje wypuszczony. Składa te zeznania, ale w wyższej instancji w Krakowie. Dowody rzeczowe nie ustalają ostatecznie sprawcy, natomiast cała sprawa wygląda w taki sposób, żeby wszyscy zobaczyli, jak źli Polacy prześladują Żydów usiłujących wydostać się z tego piekielnego miejsca, jakim jest Europa Środkowa, a szczególnie Polska, i dojechać bezpiecznie do nowego raju, który tworzy się dla nich w Palestynie. Czy możemy powiedzieć, że niedoszły rzekomy pogrom w Rzeszowie, który był inspiracją dla Jana Tomasza Grossa, to jest taki z jednej strony przykład modelowego mechanizmu prowokacyjnego, no a także jakaś przygrywka przed Kielcami? Na pewno tak, no bo scenariusz tego
pogromu, którego nie było w Rzeszowie, no przypomina zajścia w Krakowie z sierpnia 1945 roku i w Kielcach z lipca 1946 roku. To się wszystko zaczęło od informacji o zabójstwie polskiego dziecka. Z tym, że w Rzeszowie to dziecko zostało zabite przez Żydów. No jeżeli stwierdzono, że zabójstwo dziecka nie jest konieczne, a wystarczą same plotki, bo próba propagandowa do tego się chyba sprowadzała, tak? A reakcja na zabójstwo mieszkańców Rzeszowa była bardzo żywiołowa, więc prawdopodobnie wszyscy ludzie z wewnętrznych kręgów tajemniczeń stwierdzili, że należy nieco tę metodę wyszlifować. Taka mi się sugestia nasuwa, nie wiem czy prawdziwa. Że należy tę metodę nieco wyszlifować, no i potem to nastąpiło. Natomiast no, finał taki, że trzeba skłonić ludność żydowską w Polsce do tego, żeby ochotniej opuszczała Europę Środkową i wyjeżdżała w inne rejony, a towarzysze z wewnętrznych kręgów tajemniczej, z Kujbyszewiacy, Dąbrowszczacy, wzajemnie się szachujący i kontrolujący, do tego jeszcze towarzysze radzieccy, usilnie pracowali nad tym, żeby ten mechanizm działał bez zgrzytów. Na pewno starano się robić wszystko, aby nie wyszło na jaw prawda, że zabójcą był Żyd, żeby to śledztwo jak najbardziej wygasić. I tu mówię, tutaj determinacja prokuratora Gnatowskiego była naprawdę olbrzymia i dzięki temu do jakiejś konkluzji, wprawdzie nie wykluł sprawcy, ale jakieś tam wnioski zawarł. Ale spokojnie, bo jaki zabójca zostawia zwłoki, narzędzie zbrodni i ślady po zabójstwie w tym samym budynku? To już musiał być naprawdę niepełnosprawny umysłowo, żeby doprowadzić do takiego nagromadzenia dowodów przeciwko sobie. A tu mamy takie nagromadzenie dowodów i ono jednoznacznie wskazuje na to, że to ten pan, który tam mieszkał na górze, jest mordercą. Panie Gabrielu, tutaj nawet prokurator Gnatowski w jednym z tych swoich pism taką oto hipotezę nawet stawiał, że ci ludzie, którzy tam mieszkali, ci Żydzi, którzy mieszkali w kamienicy przy ulicy Tannenbauma 12, to byli ludzie po straszliwych przejściach, prawda? No tak. Ocaleli z Holokaustu i być może w wyniku tego, co przeszli, tak... Zdeprawowani pisze, przez wojnę. Tak jest, że ich wojna zdeprawowała po prostu. Zdeprawowani przez wojnę, a że byli to towarzysze komuniści, prawda, no to ktoś im może zaproponował, a oni się zgodzili, prawda, bo dlaczego nie? Przecież mamy grupę mocnych ludzi, prawda, poczynając od dowódcy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, aż do samych lokatorów kamienicy Tannenbauma, przy Tannenbauma 12. To są wszystko bardzo twardzi mężczyźni, którzy niejedno w życiu widzieli, obracali się w podobnym towarzystwie, należeli do poważnych organizacji obznajomionych z bronią i rozmaitymi technikami operacyjnymi. Cóż to było dla nich zaaranżować taką sytuację? No ale potem widocznie stwierdzono, że nie potrzeba już do tego mordować dzieci. Tak, no ja jeszcze już na koniec dosłownie powiem o takiej miłej rzeczy, no bo ja poznałem przy okazji pisania tej książki, zbierania materiałów, poznałem rodzinę. Poznałem brata broni, pana Franciszka i jego żonę. No bardzo się ucieszyli, że tę książkę piszę. Oczywiście im tę książkę sprezentowałem, ale proszę sobie wyobrazić, parę lat później dzwoni do mnie pani Mendoniowa i mi dziękuję. Dziękuję mi, że na grobie broni Mendoń na cmentarzu na Rzeszowskim Pobitnie to zdjęcie nagrobne
które, które się tam znajduje, zostało odnowione. Czyli, zakładam, że no ktoś, prawda, kto może przeczytał moją książkę, z takiego, takim geście ludzkiej solidarności z ofiarą makabrycznej zbrodni, postanowił to piękne, to jest najprawdopodobniej zdjęcie z pierwszej komunii świętej. To porcelanowe zdjęcie, prawda, na grobku broni odnowić. Ale spotkał się pan też z szykanami, bo nazwano pana zwolennikiem mordów rytualnych. No tak. Gdzieś tam jedna pani antropolożka, bo chyba nie antropolog, tylko antropolożka. No tak, ta antropolożka. A czyli ja rozumiem, że nie ma czegoś takiego, może być albo czarne, albo białe, tak? Sugestia, że istnieją inne organizacje niż źli, podli, antysemiccy Polacy i dobrzy, szlachetni Żydzi, w ogóle nie wchodzi w grę. No tak. Z tego... w ogóle nie wchodzi w grę. Tak. Nie ma czegoś takiego jak Kujbyszewiacy, Dąbrowszczacy, komuniści zwykle są dobrzy, czasem coś im się pomiesza, prawda, od nadmiaru może alkoholu albo przeżyć wojennych, ale innych wykładni tej prawdy nie ma, przynajmniej antropolożki jej nie dają. Także tak to, proszę państwa, wyglądało. Ja może jeszcze raz pokażę okładkę książki. Nie będę pokazywał fotografii w środku, bo one są bardzo drastyczne. Może uda się tę książkę wznowić. Pogrom, którego nie było, książka, która powstała na właśnie nie chcę tego pokazywać, no. Książka, która powstała z inspiracji jednego rozdziału, jednym rozdziałem w pracy Jana Tomasza Grossa, pokrętnego publicysty mijającego się historykiem i socjologiem. Dziękuję państwu bardzo z Rzeszowa, doktor habilitowany Krzysztof Kaczmarski i Grzegorz Maciejewski. Dziękuję. Dziękujemy.